Witajcie, dzisiaj zajmiemy się naprawą kosiarki. Jest to kosiarka ze silnikiem Brixtona, czterokonna. Niestety kosiarka od jakiegoś czasu zaczęła kopcić. Teraz już kopci tak, że praktycznie nie da się nią pracować. Światu nie widać. Zdjąłem sobie tutaj głowicę. Możecie zobaczyć tutaj, jak głowica wygląda. Wszystko jest całe w nagarze. Ledwo co tutaj świece widać. To o dziwo ta kosiarka do tej pory jeszcze chodziła. I teraz tak. Z tego co zauważyłem, to strasznie dużo tutaj oleju przedostaje się przez tłok. Zdjąłem tutaj najpierw głowicę, żeby zobaczyć, jak wygląda stan tulei tutaj w bloku. No i o dziwo, tuleja nie posiada żadnych rys, jest w miarę gładka. Jedyne co posiada tam niewielki, minimalny tutaj próg, który już jest spowodowany zużyciem, wytarciem, ale pomimo to kosiarka ta nie powinna aż tak kopcić, tak więc stawiałbym tutaj na pęknięty pierścień lub po prostu już zużyty pierścień olejowy. Dlatego też musimy ten silnik rozebrać dalej, czyli rozebrać całkowicie, wyjąć wał, wyjąć korbowód z tłokiem i zobaczyć, jak wyglądają pierścienie. Silnik jest już wyjęty, spuściłem olej, teraz musimy trochę to oczyścić i rozkręcić tutaj tę część, żeby rozpołowić cały silnik. Pokrywa jest już zdjęta. Pałek rozrządu mamy tutaj plastikowy. Tak to wygląda. Teraz pozostało tylko odkręcić dwie śruby od stopy korbowodu. I powinien nam tłok wyjść z korbowodem górą. Zobaczymy sobie, jak wygląda stan pierścieni. Tłok udało mi się wydostać. Co prawda nie było to takie, aż takie proste, ponieważ próg, który się tutaj utworzył, poprzez zużycie już tulei blokował troszeczkę te pierścienie, ale jakoś tam dało się to wyszarpnąć. Tak to wygląda. Jak widzicie, pierścionki są całe, ale niestety pierścień olejowy jest zużyty, cały gładki. Tutaj troszeczkę jeszcze go zostało, jak powinien wyglądać. Tutaj mam sprawny pierścień, który pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Tutaj pomiędzy tym środkiem tego pierścienia powinien być taki rowek, który zgarnia ten olej i odprowadza. Niestety tutaj w tym pierścieniu już go nie ma, bo się już wszystko wytarło, tak więc ewidentnie jest do wymiany pierścień. Zamówimy sobie komplet pierścieni. Te pierścionki jeszcze są w miarę grube, ale zamówimy już cały komplet i wymienimy je na nowe. W tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym odcinku będziemy to składać. Pokażę Wam, jak założyć pierścienie, bo tutaj w tym przypadku mogłaby być też jeszcze dodatkowa przyczyna. Pierścień, który ten olejowy, łączenie było go na samym dole, czyli był najbardziej narażony na przepuszczanie tutaj w tym miejscu, gdzie zazwyczaj tego oleju jest jak najwięcej. Możecie to zaobserwować nawet tutaj w tej tulei. Zawsze najwięcej go na chlapie tam na dole. Jeżeli łączenie zrobimy na dole tego pierścienia, no to wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że ten olej będzie przepuszczał, że ten pierścień będzie przepuszczał, ale o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku.